To rozmawiamy z panią projektant tej wizji, tej koncepcji, jak ma wyglądać ten nowy obiekt sportowy przy drugim liceum. Pani nie jest absolwentką tej szkoły, właśnie Kasprowicza, a jednak postanowiła pani wziąć się za bary z takim dosyć dużym wyzwaniem. Proszę opowiedzieć o nim. Tak więc projekt polega na tym, na rozbudowie budynku szkoły o część, która będzie zawierała dwie sale gimnastyczne, szatnie, toalety i sanitariaty dla uczniów. Ta rozbudowana część powstanie w miejscu obecnych garaży, jakichś budynków magazynowych. One zostaną wyburzone. Będzie ona połączona łącznikiem z obecną szkołą, także będzie można się do niej dostać cały czas będąc we wnętrzu. Poza tymi salami gimnastycznymi projektujemy boisko do piłki nożnej, które będzie wyłożone sztuczną trawą. Pojawią się też bieżnie do biegu na 60 metrów i ona jest tutaj. Będzie też bieżnia rozbieg do skoków dal. Do tego boisko dwufunkcyjne, do koszykówki i do siatkówki. Tutaj do tego trybuny, które będą służyły uczniom. Tu są trybuny, prawda? Tak, dokładnie, to są trybuny. Dobrze. Czyli tak naprawdę boisko będzie w miejscu tych bunkrów? Tak, bunkry zostaną zlikwidowane i w miejscu bunkrów powstaną trybuny, tak żeby nie zabierać uczniom tej funkcji, bo wiemy, że z nich korzystają. Pojawią się też pergole, które należy obsadzić jakimś pnącym się. Taka duża część, widzę, rekreacyjna, taka odpoczynkowa, tak? Dużo stolików, dużo siedzisk. Tak, dokładnie. Tutaj będzie takie miejsce, w którym młodzież. To będzie wiata, którą szkoła, klasa na zewnątrz, drugie liceum wygrało taki konkurs, mają już na to finansowanie. Jedno pomieszczenie będzie z lekcjami na zewnątrz? Tak, to będzie tutaj. To już będzie teraz. Tak, super. I to wiem, że to już i tak pan dyrektor prosił, żeby to umieścić też w koncepcji. Ale sala gimnastyczna w stosunku do tej, która jest, ona będzie większa po prostu, tak? Będą mniejsze sale, dwie. Będą po około 70 metrów, obydwie. Więc razem, jeżeli to się połączy, to około 40 metrów. No, zakładaliśmy taką funkcję bardziej do fitnessu, do gimnastyki, no bo niestety nie ma na tyle miejsca, żeby aż tak się rozbudować, jakby się chciało. Pani jest młodą panią architekt. Czy to jest pierwszy tego typu projekt dla pani? Czy już miała pani doświadczenie w projektowaniu właśnie takich kompleksów rekreacyjno-sportowych? Zdarzało się już. Jestem młodą panią architekt, ale pracuję w zawodzie już 13 lat. Zaczęłam w wieku 20, więc mam tego trochę na koncie. Okay. Ale to przyznam, że to jest chyba jedna z moich ulubionych, bo wyszło to bardzo ciekawie, nie tak jak zawsze projektuje się u nas w szkoły. Czy była jakaś inspiracja, jakiś wzór, coś, co gdzieś pani widziała? Szukałam czegoś fajnego, ale prawdę mówiąc... Czyli to będzie inspiracją dla innych. To będzie inspiracja dla innych. Inspiracją dla mnie była rozmowa z panem dyrektorem, tak właśnie jak mówił o tych bunkrach, o tym, że ta młodzież korzysta z tych bunkrów w taki sposób, że po prostu wychodzi, siada sobie tam. Więc założyłam, że nie zabierajmy im tego. I od tego wyszłam. Wyszłam od tych trybun. Te trybuny, myślę, dają takie fajne miejsce. I tego pani nie miała w pierwszym liceum? Takiego nie miałam w pierwszym liceum. Jeżeli pierwsze liceum chciałoby coś podobnego albo coś równie fajnego, zapraszam do kontaktu. Dobrze. Pięknie jeszcze z godności jeszcze przypomnieć, to pani... Dulska Martyna. Martyna Dulska, architekt. Tak. Super.